Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa. W tle Rzeszów, drodzy Państwo, bo to tam patrzy cała Polska i to jest jedyna kampania, która się obecnie tak w mediach bardziej toczy. Kampania, na czele której stoi wedle sondaży, jak na razie, Konrad Fiołek, ale druga w kolejności jest Ewa Leniart, czyli obecny wojewoda podkarpacki, Prawo i Sprawiedliwość. Łączymy się z panią wojewodą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witamy serdecznie, no i pytamy, czy istnieje szansa, albo jaki jest pani plan na to, aby prześcignąć w tych sondażach Konrada Fiołka, który obecnie na prowadzeniu. To pytanie na początek. Oczywiście przede wszystkim dobra kampania, która, tak jak pani redaktor powiedziała, toczy się już od końca marca i ona pokazuje, że przede wszystkim rzeszowianie liczą bardzo na takiego prezydenta, który wreszcie będzie ich słuchał, bo też i trzeba powiedzieć, że pomimo, że w Rzeszowie jest 33 osiedla, każde z nich ma jakiś problem. W większości są konflikty, między innymi problemy dotyczące zabudowy osiedli w taki sposób, który zakłóca ład przestrzenny. No i też ogromna potrzeba zadbania o tereny zielone, których w mieście jest mało, bo zaledwie 8% według danych GUS-u. To wszystko jest do przepracowania oczywiście, pod warunkiem, że pojawi się prezydent, który będzie te problemy miasta rozumiał. Czyli sugeruje pani, że Konrad Fiołek nie rozumie tych problemów, to jedno pytanie. Drugie pytanie też o taką specyfikę regionu, bo Rzeszów, Podkarpacie to jest zagłębie jak dotąd wyborców Prawa i Sprawiedliwości jednak, wyborców prawicowych, bardziej konserwatywnych. Dlaczego w takim razie prowadzi Konrad Fiołek? Przede wszystkim kluczową kwestią jest to, że Konrad Fiołek jest współprzewodniczącym Rady, szefem klubu radnych, który wspierał prezydenta, byłego prezydenta Tadeusza Ferenca, a więc jest też i częściowo współodpowiedzialny za ten stan, który aktualnie w mieście jest. Natomiast oczywiście nie było ostatnio sondażu, który by pokazywał, jak faktycznie układa się poparcie w mieście Rzeszowie, więc myślę, że ostatnie są z kwietnia, tak jest. Że to wszystko wymaga pewnej aktualizacji w kontekście właśnie efektów kampanii, które każdy z nas, a jest czterech kandydatów, prowadzi. No właśnie, i ta kampania, jak powiedziałam, ogólnopolska, czy sądzi pani, albo czy już ma pani takie sygnały, że patrzy na nią także ta partyjna góra tak zwana, że rzeczywiście przygląda się temu, co się dzieje w Rzeszowie i no, wspiera, jak rozumiem, pani kandydaturę Prawo i Sprawiedliwość, czy rzeczywiście jest takie parcie na to, aby te wybory poszły dobrze, bo to będzie taki sygnał ogólnopolski, jakie są społeczne nastroje na dzisiaj? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że ja jestem kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Ewy Leniart, Wspólny Dom Rzeszów, a więc jestem kandydatem społecznym i taką decyzję o kandydowaniu z własnego komitetu podjęłam sama. Otrzymałam poparcie i Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Solidarności Zarządu Regionu Rzeszowskiego, które są dla mnie bardzo istotne, bo pokazują grupy osób, które skupione są wokół konkretnych idei i w życiu publicznym wiara, realizacja tych idei jest niezwykle ważna. Natomiast jako kandydat, który jest niezależny, zapraszam do współpracy wszystkich, dla których dobro Rzeszowa jest ważne. I oczywiście moim celem jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby uzyskać jak najszersze poparcie. A to, że ktoś kibicuje mi bardziej, mniej, no to jest naturalna rzecz, prawda? Natomiast tłaczanie wyborów samorządowych w ramę ogólnopolskiej polityki chyba nie jest do końca uzasadnione. Wiem, że mieszkańcy jasno wyrażają się odnośnie oczekiwań co do kandydata. Chcą kandydata, który będzie dobrym liderem, który będzie znał i identyfikował problemy miasta i będzie je po prostu skutecznie rozwiązywał.
No właśnie, jakie są potrzeby Rzeszowa w takim razie? Muszę powiedzieć, że no, na pewno rozumiem problemy regionu, bo byłam też dziennikarką lokalną, co prawda nie na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach. Natomiast jeżeli patrzymy właśnie na tę ścianę wschodnią i te regiony, które właśnie bardzo dużo dostały, otrzymały, no są teraz teorie, że będziemy przecież oczywiście wszyscy to jeszcze spłacać, ale pieniądze unijne, to jest właśnie, można powiedzieć, zaleta tych regionów biedniejszych, tej tak zwanej Polski B, która na wschodzie kraju przez lata udało się sytuację odwrócić właśnie dzięki tym funduszom, prawda? Miasta, całe regiony odżyły, zaczęły się rozwijać. Czego jeszcze brakuje w takim razie i jak wygląda sytuacja Rzeszowa, Podkarpacia na dzisiaj? Pani o tym wie doskonale, także z racji funkcji, jaką pani pełni obecnie. Co jeszcze trzeba zrobić, jak to zrobić? Więc jeśli rozmawiamy o tym, co już udało się zrobić, to myślę, że Podkarpacie jest regionem, który doskonale wykorzystał mijający czas i środki unijne, które były dostępne. My rzeczywiście mamy tutaj ulokowane przeszło 90% produkcji przemysłu lotniczego w Polsce. To jest bardzo ważne, bo to jest jakby specyfika regionu. Stawiamy na tak innowacyjne branże jak choćby IT i z tym także wiążemy ogromną przyszłość. A w przyszłości, niedługiej mam nadzieję, będziemy także realizować inne cele strategiczne, przemysłowe, które są ważne z punktu widzenia nie tylko województwa, ale także myślę, że całego kraju. Do tego się przymierzamy, to jest nasz zamiar, który pozwoli nam być zrealizowany w oparciu o tę perspektywę unijną, która właśnie się rozpoczyna. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o sam Rzeszów, oprócz tego, że pięknie się rozwija pod względem i infrastruktury drogowej i też połączeń komunikacyjnych, bo spore znaczenie tutaj ma przede wszystkim fakt, że Rzeszów jest na połączeniu autostrady A4 no i drogi S19, drogi ekspresowej, czyli pierścień okalający Rzeszów, to tak naprawdę przecięcie się dwóch kierunków, północ-południe i wschód-zachód. To jest ogromna przyszłość dla samego miasta wojewódzkiego, no i dla regionu oczywiście też. Więc zakładamy, że także i spedycja, i transport będzie miał pewne znaczenie. A trzeba też pamiętać, że jesteśmy regionem przygranicznym i z tym także wiążemy określone działania. Tworzymy strategię rozwoju Karpat i mamy nadzieję, że w krótkim okresie czasu ona da też nam spore możliwości. Potencjał regionu to i przemysł, ale też i rolnictwo, i turystyka. I sam Rzeszów także ma tutaj trochę do zaproponowania. I jeśli chodzi o kwestie turystyki, i jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z tymi sprawami związanymi z transportem, ale też, no tak jak powiedziałam, choćby siedziba firmy Asseco także jest w samym Rzeszowie. Chcemy być atrakcyjni jako miasto, w którym lokują swoje siedziby przedsiębiorcy, no i chcemy stworzyć dobre warunki życia dla mieszkańców. Te dobre warunki życia to przede wszystkim sprawna komunikacja, dbałość o ekologię, no i oczywiście kwestia związana z kulturą i sportem. Tutaj też są moje bardzo konkretne zobowiązania w stosunku do mieszkańców. Między innymi realizacja Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego czy stworzenie chociażby Centralnego Parku Rzeszowskiego, który w ostatnim czasie stał się bardzo istotny, ponieważ no, poprzednie władze pozwoliły na to, aby tereny dotychczas rekreacyjne posadowione na brzegach rzeki Wisłok no, zostały zagospodarowane trochę inaczej, aniżeli mieszkańcy z nich korzystali przez ostatnie dziesięciolecia. I to jest pewien problem, z którym mieszkańcy wprost przychodzą także i do mnie. Pytanie jeszcze o to właśnie, jak sprawić, by ci młodzi mieszkańcy nie wybierali innych ośrodków. No, problemem właśnie takich regionów jak Podkarpacie, takich miast wojewódzkich jak Rzeszów jest również emigracja ludzi młodych i ta emigracja wewnątrz kraju i emigracja za granicę przez lata. Właśnie Podkarpacie też było takim regionem, z którego masowo młodzi emigrowali. Jak zatrzymać ludzi młodych? Jak sprawić, by to miasto było atrakcyjne także pod względem, prawda, prowadzenia biznesu, także pod względem znajdowania nowej pracy? No i uniwersytet, czy on także jest w stanie wyszkolić, nie tylko wyszkolić, ale i zatrzymać ludzi młodych? Jaki jest plan?
Oczywiście w Rzeszowie to nie tylko Uniwersytet Rzeszowski, ale i Politechnika Rzeszowska i jeszcze kilkanaście innych uczelni wyższych, które przede wszystkim starają się tworzyć takie profile kształcenia, które będą atrakcyjne dla młodych ludzi właśnie pod kątem choćby tych branż, które mają ulokowane swoje siedziby na Podkarpaciu, po to by rzeczywiście tych młodych specjalistów zatrzymać w regionie, ale ważna rola, myślę, że władzy samorządowej to jest także kwestia nie tylko wsparcia dla uczelni wyższych, promocji uczelni wyższych, ale także stworzenie sprawnego mechanizmu grantowania dla młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Stąd i też moja propozycja stworzenia systemu wsparcia dla startupów. I mam nadzieję, że to są mechanizmy, które są interesujące z jednej strony dla młodych ludzi, z drugiej strony sprawią, że rzeczywiście ta innowacyjność będzie przede wszystkim zasilana przez młode umysły. Jest mnóstwo osób, które ciekawe inicjatywy przejawiają, ale wiemy, że rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z pewnym ryzykiem i brak środków finansowych jest niekiedy tym elementem, który sprawia, że nawet najlepszy pomysł nie może się rozwinąć. I nawet z ostatnich rozmów ze studentami dość jasno wynika też potrzeba stworzenia takiego mechanizmu, który pozwoli młodym ludziom na nabywanie już w trakcie studiów doświadczenia zawodowego, a z drugiej strony takie połączenie przedsiębiorców z uczelniami wyższymi, aby kierując studentów na praktykę czy też na staże, no, przyzwyczaić ich do pewnych zawodów, do pewnej pracy, a z drugiej strony znaleźć potencjalnych pracowników. Ważne wyzwania i jeszcze trochę zostało na prowadzenie kampanii wyborczej. Ten termin wyborów w Rzeszowie został przesunięty, wyborów przedterminowych na prezydenta miasta, po tym jak właśnie były już ustępujący prezydent zrezygnował z pełnienia dalej swojej funkcji. Mówiliśmy o panu Ferencu. I czy to jest dobra decyzja? To więcej czasu? Czy uda się pokonać kandydatów? Jak pani na to patrzy? Jak pani patrzy także na zainteresowanie rzeszowian całą kampanią? Czy oni są zdziwieni właśnie uwagą ogólnopolskich, także mediów? No debata choćby w jednej z komercyjnych stacji ostatnio była organizowana. I czy oni się cieszą na te wybory? Są w stanie poczekać dłużej, jak się okazuje, na nowego prezydenta? Czynnikiem, który wpłynął na zmianę terminu pierwszego zaplanowanych wyborów na 9 maja była oczywiście sytuacja epidemiczna w regionie i w kraju. Ta sytuacja była bardzo poważna, bo Podkarpacie zostało mocno dotknięte trzecią falą zachorowań na COVID-19. Ta sytuacja się stabilizuje, natomiast no, wydłużenie kampanii jest zawsze obciążeniem przede wszystkim dla kandydatów, bo oznacza, że zamiast 3 czy 4 tygodni intensywnej kampanii trzeba znacznie dłużej rozłożyć siły i też pomysły oczywiście na to, by skutecznie docierać do swoich wyborców. Więc wszyscy na pewno te siły w tej chwili sobie układają w taki sposób, ażeby do 13 czerwca być atrakcyjnym także i nie zamęczyć wyborców, bo to jest pewna sztuka, żeby oni nie czuli się znużeni kampanią. Natomiast ja w rozmowie z mieszkańcami nie odbieram tego zainteresowania ze strony mediów ogólnopolskich jako czegoś złego, chociaż naloty ze strony polityków ogólnokrajowych, którzy mylą miasto i nazwę miejscowości, w której przebywają, no nie są za bardzo dobrze odbierane, są raczej przedmiotem trochę też i śmiechu i żartu. A więc może rzeczywiście to już taki apel bardziej do konkurentów. Skupmy się na tym, co mamy do zaproponowania mieszkańcom, a bardziej będziemy efektywni. Ewa Leniart, i tym apelem zakończymy ten punkt naszego programu. Pani Ewa Leniart była naszym gościem. Obecnie jest wojewodą podkarpackim i kandyduje, ubiega się o fotel urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu. Zapraszam.